Witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu, tematem którego jest zespół Aspergera jako zaburzenie pełne sprzeczności. Drodzy Państwo, w zależności od tego, jakby z którego punktu patrzymy na ten zespół Aspergera, czyli czy jesteśmy osobami w spektrum, czy jesteśmy rodzicami dziecka w spektrum, czy nauczycielem, czy terapeutą, różnie jakby traktujemy, oceniamy, różnie podchodzimy do tego zaburzenia. Z jednej strony wydaje nam się, że wiemy, wydaje nam się, że rozumiemy, a z drugiej strony pojawiają się takie zachowania naszych dzieciaków czy naszych nastolatków, które z czasem albo w pewnym momencie mocno nas irytują, co sprawia, że najnormalniej w świecie sobie nie radzimy, co sprawia, że nie mamy siły, co sprawia, że mówimy mam dość. I jakby każdy z nas ma do tego prawo, bo każdy z nas ma swoje emocje, każdy z nas ma swój pułap cierpliwości i jest to jak najbardziej naturalne i wytłumaczalne. Natomiast czym innym jest zupełnie, jeśli niesłusznie, błędnie, sprzecznie, a wręcz mega niesprawiedliwie oceniamy dzieci ze spektrum autyzmu, i tutaj mam na myśli absolutnie całą tą grupę dzieciaków, które posiadają taką diagnozę. Gdzie ze względu na to, że spektrum autyzmu jest tak zwaną niepełnosprawnością niewidoczną, to znaczy, że nasze dzieci zwyczajnie na czole nie mają napisane, że mają spektrum, albo nie mają jakichś widocznych cech dysmorficznych na twarzy, jest to właśnie taka niepełnosprawność, która uznawana jest za taką niewidoczną. I na pierwszy rzut oka, jak y, społeczeństwo, y, przechodzień, pani w sklepie patrzy się y, na nasze dziecko, to nie dostrzega albo niekoniecznie musi wiedzieć, że to dziecko jest w spektrum. Natomiast jak za chwilę zaczynają się pojawiać jakieś trudności, choćby związane z przeciążeniem sensorycznym pobytu w sklepie, y, dziecko y, zaczyna prezentować najczęściej zachowania niepożądane, po to, aby z tego środowiska jak najszybciej się, y, mówiąc kolokwialnie, ulotnić. No, i wtedy już wymaga to od nas albo wiedzy, albo takiego pojęcia i tolerancji i akceptacji pewnej odmienności, pewnego innego postrzegania. I właśnie o tym dzisiaj sobie powiemy o tej pełnej sprzeczności, ale także o tym, jak my dorośli podchodzimy tak naprawdę w ocenie do dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu? Głównie moi drodzy, będziemy mówić w kontekście zespołu Aspergera, bo yy, mówiąc najprościej, jeżeli mamy dziecko z spektrum autyzmu, które. Funkcjonuje niżej albo znacznie niżej niż dzieci populacyjne, to jakby bardzo często rodzice i terapeuci, ale także nauczyciele, mniej od tego dziecka oczekują, tak? No bo w końcu jest chore, bo w końcu jest zaburzony, więc, no właśnie. Natomiast w przypadku dzieci z zespołem Aspergera ta, jakby ten aspekt wygląda już zupełnie inaczej, ponieważ te dzieciaki ze względu na swoje bardzo często liczne mocne strony, liczne mocne umiejętności. I wiele walorów. Z drugiej strony pokazują nam taki obraz, który jakby zakłóca to, co my sobie wyobrażamy, prawda? I oczekujemy, że dziecko, właśnie z zespołem Aspergera, będzie funkcjonowało jak dziecko neurotypowe, co jest oczywiście błędnym postrzeganiem zespołu Aspergera. I dlatego właśnie, że dzieciaki z zespołem Aspergera, one wysoko funkcjonują, czyli nie są wybitne i, i genialne. Genialne, tyle, że od niektórych dzieci w spektrum autyzmu po prostu funkcjonują lepiej, lepiej sobie radzą z pewnymi umiejętnościami, ale to nie znaczy, że są bardzo, bardzo, bardzo wysoko ponad dzieci populacyjne. O tym sobie dzisiaj powiemy, bo skoro dziecko ma zespół Aspergera, to znaczy, że ma jakąś diagnozę, to znaczy, że ma jakieś trudności. I właśnie o tym dzisiaj sobie, moi drodzy, szczegółowo powiemy. Zespół Aspergera, ale także autyzm tak zwany wysoko funkcjonujący to oczywiście deficyt neurorozwojowy, czyli zaburzenie neurorozwojowe do tej grupy zaburzeń ICD-11 właśnie należą. Oczywiście w, według nowej klasyfikacji nie będziemy już nazywać zespołem Aspergera dzieci, które są w normie intelektualnej, ale jednocześnie prezentują deficyty z diady zachowań autystycznych. Niemniej jednak wszystkie te dzieciaki będą traktowane jako dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ale jednocześnie dzięki takiej bardzo skrupulatnej i dokładnej ocenie funkcjonalnej naszych dzieci będą one otrzy, otrzymywały odpowiednie nazewnictwo swoich deficytów, wskazujących na to, w których jakby aspektach swojego rozwoju wymagają największego wsparcia. Z kolei taka definicja wysoko funkcjonujący autyzm dla każdego z nas będzie oznaczała zupełnie coś innego. I znowu, w zależności od tego, czy jestem mamą, czy jestem babcią, czy jestem nauczycielem albo terapeutą takiego dziecka, zupełnie inaczej jestem w stanie zdefiniować właśnie to określenie. Autyzm wysoko funkcjonujący. Drodzy Państwo, oczywiście nie ma tak, tak naprawdę takiej jednostki klinicznej, jak, jakobyśmy nazwali właśnie autyzm wysoko funkcjonujący, ale na potrzeby takiego jakby wskazania, na jakim poziomie funkcjonalnym jest nasze dziecko, właśnie korzystamy z takiego określenia i proszę o tym pamiętać, że nie jest to typowa nazwa diagnozy czy jakaś nazwa kliniczna, bardziej stworzona właśnie pod kątem tego, żeby wskazać, jak to dziecko ewentualnie funkcjonuje. I, I tak jak powiedziałam Wam na początku, głównie zajmiemy się tymi dzieciakami, które e, właśnie mają albo dość subtelne objawy spektrum e, autyzmu, e, są w normie intelektualnej najczęściej i mają e, niewielkie kłopoty albo w ogóle nie mają kłopotów związanych z werbalizacją. Dzisiaj głównie w tym kontekście będziemy e, sobie rozmawiać. Moi drodzy, zarówno dzieciaki z zespołem Aspergera, jak i właśnie tym autyzmem wysoko funkcjonującym, one jakby są często, niestety, błędnie postrzegane, zarówno przez rodziców, ale także przez nauczycieli i, niestety, przez niektórych terapeutów. Co znaczy, że na pozór te dzieciaki funkcjonują bardzo dobrze, radzą sobie w wielu, w wielu aspektach, natomiast tam, gdzie objawy osiowe są zdecydowanie silniejsze, już pojawiają się u tych dzieci deficyty, ale nasze oczekiwania względem, względem tych dzieciaków jakby zupełnie pomijają ich ich deficyty i jakby przez to traktujemy je jako dzieci neurotypowe, a tym samym zapędzamy je w taki kozi, ko, kozi róg, gdzie one po prostu nie mogą z tego wyjść, bo my jednocześnie nie akceptujemy tego, że dzieciaki mają jakieś trudności i traktujemy je jako dzieci neurotypowe, a z drugiej strony dziecko jakby tłumaczy, tłumaczy sobie dlaczego oni wszyscy mówią, że ja jestem niegrzeczny, jak ja tak bardzo się staram dostosować do tego wszystkiego i mnie między innymi Właśnie o tym sobie też dzisiaj e, powiemy. E, moi drodzy, panuje oczywiście mnóstwo mitów e, na temat tego, czym jest e, spektrum autyzmu. Bardzo często są to mocno niesprawiedliwe m, opinie czy teorie, e, związane właśnie z określeniem, e, e, jakie te osoby są, z czym mają trudności, a właściwie może to jest zupełnie moda na e, diagnozowanie tego spektrum w, w dzisiejszych czasach. Niestety jest też tak, że mimo licznych kampanii, plakatów, e, oczywiście całej tej e, otoczki kwietniowej i tak dalej, e, nadal mnóstwo ludzi ma niewielką wiedzę na temat spektrum autyzmu i z bólem serca e, niestety należy e, również wskazać, że wielu medyków, ale także nauczycieli i ludzi, którzy mają bezpośredni kontakt z takimi dzieciakami także nie do końca posiadają wystarczającą wiedzę na temat właśnie spektrum autyzmu. A to z kolei przekłada się na duże trudności w rozwoju i w funkcjonowaniu naszych dzieci, ponieważ stawianie niewłaściwego poziomu poprzeczki, czyli dawaniu dziecku wyzwań, którym ono nie jest sprostać ze względu na występujące objawy osiowe, sprawia, że te dzieciaki się bardzo szybko frustrują że narasta w nich lęk, że doprowadzamy do stanów depresyjnych, ale także pojawiają się u tych dzieciaków zwyczajnie zachowania niepożądane, tak? I my wtedy jakby zastanawiamy się, no ale dlaczego? O co mu chodzi? I tak dalej, i tak dalej. Właśnie dlatego, że nie do końca rozumiemy na czym to zaburzenie polega, z czym wiążą się trudności i kłopoty tych naszych dzieciaków i nie do końca wiemy, jak sobie z tym radzić, jak to oceniać i jak te dzieciaki traktować. Moi drodzy, zanim jakby szczegółowo sobie jeszcze będziemy omawiać wszystko po kolei, spróbujmy sobie podsumować, jakby dać takie y, słowa-klucze, o, tak to nazwijmy, słowa-klucze, które nam pokazują taką y, subtelną bardzo różnicę między dziećmi, które nazywamy dziećmi w spektrum autyzmu wysoko funkcjonujące y, i dzieci z zespołem Aspergera. Przypominam, że na potrzeby jeszcze takiego podkreślenia, o które dzieci nam chodzi, używamy tego zespołu Aspergera, ale już niebawem będziemy wszystkie te dzieci określać y, dziećmi w spektrum autyzmu. Tak? Dlatego jeszcze używamy, żeby aby jakby zaznaczyć, o którą grupę dzieciaków nam chodzi i czym to się różni, tak naprawdę, czym te dzieci z jednej i drugiej grupy się od siebie różnią. Jeśli chodzi o autyzm wysoko funkcjonujący, tutaj mówimy, że dziecko ma IQ na poziomie 70 lub więcej punktów, natomiast w przypadku zespołu Spergera, tu dzieci są w normie intelektualnej, albo ich iloraz inteligencji jest powyżej przeciętnej. W przypadku autyzmu wy, wysoko funkcjonującego mówimy o tym, że występują u tych dzieci opóźnienia zdolności językowych, ale także i e, werbalnych. Natomiast w przypadku dzieci Zespołem Aspergera. Ogólnie to opóźnienie językowe może wystąpić, ale nie musi. A nawet jeżeli za, występują jakieś zakłócenia językowe, to są one dość specyficzne. Charakteryzują się naj, najczęściej tym, że oczywiście nie u wszystkich tych dzieci, żebyśmy dobrze to rozumieli, ale jest tak, że te dzieciaki dość szybko mogą zacząć mówić mogą używać bardzo trudnych artykulacyjnie słów, których często nie do końca rozumieją, ale są to słowa związane z ich zainteresowaniami. Natomiast dość trudno, taką dużą trudność mają w takiej komunikacji typowo społecznej. Jeśli chodzi o autyzm wysokofunkcjonujący, tutaj oczywiście dostrzegamy opóźnienia rozwojowe, natomiast w przypadku zespołu Aspergera te opóźnienia mogą być bardzo, bardzo subtelne i tak naprawdę ujawniają się dopiero w placówce edukacyjnej. Oczywiście zarówno w jednej, jak i w drugiej grupie występują zaburzenia sensoryczne, inne zaburzenia współwystępujące, czy zaburzenia motoryczne. I moi drodzy, oczywiście, o ile nie mamy jakby tak, takiego odnośnika, takiego tika, że e, mamy sprawdzać rozwój motoryczny naszych dzieci, to jest to bardzo ważny aspekt w kontekście e, diagnozy, ponieważ on dużo może nam powiedzieć o rozwoju e, właśnie e, dzieciaków. Jeśli chodzi o autyzm wysoko funkcjonujący, tutaj jeszcze warto podkreślić, że u tych dzieci będą występowały silniejsze niż w przypadku zespołu Aspergera różnego typu stereotypie i sensoryzmy. Natomiast w zespole Aspergera one też są, ale są subtelniejsze albo takie, my, my na to mówimy, bardziej akceptowalne społecznie. Tak? Niemniej jednak największa różnica dotyczy właśnie poziomu intelektualnego, ale także i właśnie tych zdolności językowych. W tym aspekcie mamy jakby największe różnice, które właśnie nam rozróżniają te dwa zaburzenia. No i teraz przechodzimy, moi drodzy, do tych sprzecznych informacji na temat zespołu Aspergera, które wprowadzają często w błąd opinię publiczną, wprowadzają w błąd postrzeganie osób ze spektrum przez nauczycieli, przez rodziców często, czy członków na przykład rodziny. O tym sobie właśnie dzisiaj powiemy. Pierwsza sprzeczność, o której musimy jakby pamiętać jest to, że dzieci z zespołem Aspergera, ale także tym wysoko funkcjonującym autyzmem, one są traktowane jako dzieci bardzo problematyczne. I takie słabo działające. I rzeczywiście tak jest, z tym, że my dorośli często określamy tą właśnie taką nieporadność tych dzieci, taki brak działania, jako taki aspekt złośliwości, lenistwa czy aroganckiego zachowania. Jakby nie ma to absolutnie nic wspólnego z lenistwem i złośliwością. Natomiast ściśle wiąże się z tym, że pewne zadania, które jakby wskazujemy, aby nasze dziecko wykonywało, e, są dla niego po prostu albo nudne, albo totalnie niezrozumiałe. Dlaczego? Dlatego, że jak mama powie, dziecko weź wynieś te, wynieś te brudne ubrania, e, posortuj je i wynieś je do prania, to dla dziecka ze zespołem Aspergera może być to ogromna trudność. E, jakby dla niego nie jest oczywiste, czy dla niej nie jest oczywiste to, że czarne ubrania do czarnych, kolorowe do kolorowych, a białe do białych. E, jeżeli dziecko nie zostanie tego nauczone, to my, jako dorośli, nie mamy prawa oczekiwać tego, aby dziecko było w stanie to samodzielnie wymyślić i wykonać, ze względu na to, że niektóre Czynności, które my oczekujemy, że dziecko wykona, są dla dziecka z zespołem Aspergera po prostu bezsensowne. Jeżeli on nie widzi celu takiego działania, ta, takiej aktywności, to po prostu jej nie wykonuje. Często jest też tak, że pamiętajcie o tym, że dzieciaki w ogóle w spektrum autyzmu mają spore deficyty funkcji wykonawczych, najróżniejszych. W związku z tym planowanie, jakby taka, taka rozumienie przestrzeni i czasu jest dla tych dzieciaków kłopotem. A więc to, że mama powie Kuba wynieść śmieci, i Kuba mówi: Dobrze, 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 to on za pięć minut może tego w ogóle nie pamiętać. I nie dlatego, że mu się nie chce, tylko po prostu zwyczajnie, najnormalniej w świecie, zapomniał. Więc musimy mieć to na uwadze to, że dziecko nie potrafi sobie samodzielnie zrobić kanapki, nie wynika z tego, że ma dwie lewe ręce, albo chce, żeby mamusia i tatuś robili te kanapki, tylko dlatego, że jego planowanie motoryczne jest niewłaściwe. Drodzy Państwo, pamiętajmy o tym, że o ile deficyty sensoryczne w przypadku dzieci z zespołem Aspergera mogą być subtelniejsze, mogą być łagodniejsze niż w przypadku dzieci niżej funkcjonujących, to jeśli chodzi o ten aspekt motoryczny, te dzieciaki mają spory kłopot. I od. W początku, tak naprawdę, rozwoju tych dzieci możemy dostrzec nawet nie to, że one później zaczynają chodzić, bo bardzo często chodzą przed pierwszym rokiem życia. Natomiast ich ruchy są bardzo takie nie tyle monotonne, co sztywne. Te dzieciaki trochę poruszają się jak roboty. One wpadają na różne przedmioty, potykają się, często mają kłopot z napięciem mięśniowym. A tym samym przekłada się to także na trudności z planowaniem motorycznym, czyli z taką praksją, a więc z takim pojęciem, co po kolei mam wykonać, jakie ruchy wybrać, aby dokonać czy zakończyć daną aktywność. Stąd biorą się problemy właśnie naszych dzieciaków w kontekście wykonywania różnych zadań, które naszym dzieciom albo które wymagamy, żeby, żeby wykonali. Moi drodzy, te właśnie błędne pojęcia, te błędne podejścia do, do dzieciaków z zespołem Aspergera często prowadzą właśnie do tak, tak zwanej walki o władzę. I to zarówno na drodze rodzic dziecko, jak i nauczyciel dziecko. I wiąże się to, moi drodzy, z tym, że jeśli chodzi o nauczycieli, to dziecko z zespołem Aspergera chodzi do szkoły masowej, prawda? Czyli podlega absolutnie tym samym obowiązkom, tym samym przepisom, co dzieci neurotypowych. Ale z tyłu głowy każdego nauczyciela powinno być, tak, chodzi do szkoły masowej, jest w normie intelektualnej, być może z jakiegoś przedmiotu jest genialny, być może jest po prostu przeciętnym uczniem. Natomiast z tyłu głowy mam zawsze to, że on nadal ma diagnozę. I to, że na matematyce może być świetny, wcale nie oznacza, że na lekcjach WF-u nie będzie pokazywał na przykład trudnych zachowań, bo będzie się to wiązało z jego deficytami dyspraktycznymi. I to musimy mieć na uwadze. Czyli, drodzy Państwo, najlepszą drogą do relacji z takimi dzieciakami jest to, aby nie walczyć na śmierć i życie w podejmowaniu różnych decyzji, bo czasami nie warto. To, to także y, niestety wpływa na to, że nasze dzieciaki nie rozumieją konsekwencji swoich działań, ponieważ nieustannie za nich podejmujemy decyzje, gdzie mają usiąść, co mają założyć, co mają zjeść, o której wyjść z domu, y, że w środę idą na basen, na nie do parku, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli od początku nie będziemy uczyć właśnie takiego aspektu decyzyjności naszych dzieci, to będziemy z nimi prowadzić walkę o władzę. I jakby o tym musimy pamiętać. Ja swoją drogą oczywiście bardzo serdecznie Was zapraszam na webinar dotyczący właśnie tego, z czym wiążą się trudności w kontekście podejmowania decyzji przez dzieciaki z zespołem Aspergera. Kolejną sprzeczność, która niestety funkcjonuje, moi drodzy, w, w, tak powszechnie w społeczeństwie jest to, że osoby z zespołem Aspergera to są te osoby, którym brakuje zarówno empatii, jak i są one niezdolne do okazywania uczuć. Rzeczywiście coś w tym jest, ale nie do końca jest to prawda. Dlaczego? Dlatego, że w ogóle w spektrum autyzmu doskonale wiemy, że jednym z objawów osiowych tak naprawdę jest zaburzenie teorii umysłu czy zaburzenie centralnej ko koherencji, prawda? Ale także występuje coś takiego, co nazywa się aleksytemią, i jest to traktowane jako zaburzenie współwystępujące w zespole Aspergera. Co oznacza z kolei, że te dzieciaki mogą mieć rzeczywiście, niektóre oczywiście, zmniejszoną zdolność do, do empatii. I teraz, moi drodzy, żebyśmy my to dobrze zrozumieli. Czasami jest tak, że nasze dzieciaki z zespołem Aspergera to jakby nie do końca nie są empatyczne czy współczujące bo one bardzo ładnie mogą zareagować na to, że ktoś płacze, że ktoś jest bardzo smutny, prawda? Mogą podejść, przytulić, pogłaskać po głowie, natomiast dla nich trudnością ogromną jest to, aby zrozumieć, dlaczego ta osoba właśnie taka, t, taka smutna jest, z czego wynika, że ona płacze. Właśnie to, jakby w domyśle, to pytanie, dlaczego stanowi dużą trudność dla dzieciaków w spektrum autyzmu, a nie samo to, żeby zareagować na zachowanie, Innej osoby. Czasami, drodzy Państwo, mam takie wrażenie, że to bardziej nam, ludziom neurotypowym, brakuje tej empatii i współodczuwania niż właśnie osobom z deficytami. I jakby na każdym kroku można zobaczyć właśnie takie aspekty braku empatii ze strony zwyczajnie społeczeństwa. Więc może warto zastanowić się nad samym sobą, zanim zaczniemy oskarżać dzieciaki czy nastolatków w spektrum, że one są nieempatyczne. Jasną sprawą jest to, że zaburzenie e, teorii umysłu sprawia, że dzieciaki w spektrum mają dużą trudność z odczytaniem komunikatów, które płyną z ciała, e, z twarzy, z gestów, z mowy ciała, z mimiki, z ekspresji czy afektu, który jest prezentowany na twarzy, e, właśnie mojego rozmówcy. Dzieciaki nie do końca rozumieją, dlaczego tak się dzieje. Niektóre aspekty właśnie te mimiczne i ge gesty umykają ich uwadze. Dlaczego? Dlatego, że zbyt dużo się dzieje w ciele czy na twarzy człowieka, tego mojego stojącego naprzeciwko mnie, w związku z tym unikam patrzenia na tą osobę, ponieważ za chwilę mój system nerwowy przestanie funkcjonować, bo będzie przebodźcowany ilością informacji, które ma rozszyfrować, a których nie do końca rozumie. Stąd czasami rzeczywiście jest tak, że błędnie osoba ze spektrum interpretuje zachowanie czy pewne komunikaty płynące od drugiej osoby właśnie ze względu na trudność związaną z założeniem teorii umysłu. Moi drodzy, pamiętajmy o tym, że wszystkie dzieciaki w spektrum autyzmu, nie tylko te z zespołem Aspergera, one mają uczucia i one okazują te uczucia. Natomiast sposób i jakby cały obraz prezentacji tych uczuć może być zupełnie inny niż osób neurotypowych właśnie dlatego, że mogą być trudności komunikacyjne, może być trudność z nazwaniem swoich uczuć. I o ile dzieciaki w spektrum dobrze nazywają podstawowe uczucia, tak? Jestem zły, zły smutny, wesoły boję się, to już te bardziej takie subtelne, bardziej e, szerszy pakiet tych emocji może być już trudny dla nich do e, nazwania, bo na przykład. Dziecko nie będzie w stanie określić, że w tym momencie czuje się zawstydzone, tak? Bo po pierwsze musiałoby to umieć nazwać, a po drugie musiałoby wiedzieć, jak w tym momencie się czuje, a bardzo często jest to duża trudność dla tych. Dzieciaku. W związku z tym im niżej funkcjonujące dziecko, to, które nie ma narzędzia do komunikacji, dziecko niewerbalne, będzie sięgało do oczywiście takich komunikatów, które bardzo rzucają się w oczy, nie w uszy, a w oczy, a więc będzie wykorzystywało do okazywania swoich na przykład tych emocji takich bardzo skrajnych, silnych, które wyrażają na przykład jego złość, poprzez właśnie wykorzystywanie zachowań niepożądanych. Moi drodzy, pamiętajmy o tym, że nie ma złych emocji. Wszystkie emocje są właściwe. Każdy z nas ma prawo, zarówno do e, tych e, emocji związanych z radością i szczęściem, czy złością, albo strachem. I one wszystkie są absolutnie prawidłowe, natomiast e, samo e, ukazanie, pokazanie tych emocji może e, być jakby e, niewłaściwe. Ale jeżeli dziecko nie jest nauczone okazywania w sposób akceptowalny swoich uczuć, bo ich nie rozumie i nikt go tego nie nauczył, to nie oczekujmy, że dziecko samo to odkryje. Pamiętajmy o tym, że nasze dzieciaki, bez względu na to, jak one funkcjonują, mają deficyt naśladowania, ponieważ ich neurony lustrzane nie pracują tak, jak pracują u dzieci neurotypowych. Czyli te dzieciaki w sposób naturalny nie uczą się rzeczy, które w sposób na tak praktycznie przychodzą do dzieci neurotypowych. Pamiętajmy też o tym, że dzieciaki z zespołem Aspergera, one wykazują typowy wzorzec osądów moralnych, czyli ta, dokładnie tak samo jak dzieci neurotypowe. Kolejna bardzo ważna kwestia, moi drodzy, dotyczy sprzeczności, mianowicie tego, że Ponoć dzieci z zespołem Aspergera i autyzmem wysoko funkcjonującym, one nie są zdolne do tego, aby nawiązywać, moi drodzy, przyjaźnie. Nic bardziej mylnego. Gdzieś, mogę sobie poradzić, moi drodzy, z myszką, nie mogę przełączyć sobie slajdu. W każdym razie, moi drodzy, niezdolność do nawiązywania przyjaźni. O co chodzi w, tym, w tej sprzeczności? Mianowicie o to. O tym chodzi w tym punkcie, że rzeczywiście dzieciaki zespołem Aspergera one mają nie tyle niechęć albo nie chcą tego robić, co mają dużą trudność z tym, aby nawiązać kontakt i i przyjaźnie, szczególnie rówieśnicze. Dzieciaki z zespołem Aspergera doskonale nawiązują kontakty z dziećmi dużo młodszymi od siebie, ponieważ wśród tych dzieci uważane są za takie zdolne, mądre, dużo potrafią, dużo wiedzą, natomiast w przypadku rówieśników niekoniecznie dlatego, że dzieci z zespołem Aspergera, szczególnie te, które mają takie bardzo szerokie zainteresowania, dość specyficzne, które niekoniecznie mogą interesować rówieśników, a tym samym zdobywając, moi drodzy, ogromne, jakby duże informacje, duże informacje na temat jakby tych zainteresowań, pogłębiają słownictwo dotyczące tych zainteresowań, sprawia, że te, te dziecko z zespołem Aspergera chce mówić nieustannie, stan nie tylko i wyłącznie na ten temat, tak, w każdym możliwym aspekcie i sytuacji może, może być jakby przemycany ten temat, który z drugiej strony przez rówieśników jest niezrozumiały, nieciekawy, nieinteresujący, więc zwyczajnie rówieśnicy nie chcą rozmawiać na temat czołgów, pociągów, flag, znaków drogowych, roślin, które rosną tylko w Afryce i tak dalej, i tak w związku z tym y, takie dziecko wśród rówieśników jest traktowane jako taki, w cudzysłowie mówiąc, odmieniec, który nie pasuje do towarzystwa. Z kolei, dla tych młodszych dzieciaków, właśnie dziecko z zespołem Aspergera jest taki, takie wyjątkowe, bo ono tak dużo wie, można się od niego dużo nauczyć. Z drugiej strony, dziecko z zespołem Aspergera bardzo pięknie wchodzi w kontakty z osobami dużo starszymi od siebie, no bo właśnie tam może się pochwalić swoją wiedzą, swoją doskonałą artykulacją, właśnie bardzo trudnych wyrazów, prawda? Jest traktowane jako takie dziecko zdecydowanie mądrzejsze od swoich rówieśników. A to niestety czasami jest zgubne w kontekście diagnozy, bo rodzice traktują właśnie dziecko na początku, że Boże, on to się nie bawi, jakieś zabawy na niby, jakieś zabawy tematyczne, on woli książki. W ogóle jak miał dwa albo trzy latka, to czytał wszystko. No tutaj akurat to jest deficyt, a nie. A nie jaka, jakiś walor. Natomiast rodzice chwalą się niebo on przewyższa inteligencją, przewyższa umiejętnościami werbalnymi zdecydowanie swoich rówieśników. Jeżeli dziecko w przedziale od roku do trzeciego roku życia nie podejmuje zabaw podobnych jak rówieśnicy, to nie jest to norma, drodzy państwo. Tego nie powinniśmy się cieszyć, ponieważ dziecko idące do przedszkola będzie musiało wrócić do tego okresu, właśnie pierwszego, drugiego czy trzeciego roku, aby właśnie tą zabawę przećwiczyć, ponieważ nie potrafi się bawić tak jak inne dzieci. A jest to dość charakterystyczne właśnie w przypadku dzieci z zespołem Aspergera. Niemniej jednak, moi drodzy, pamiętajmy, że dzieciaki z zespołem Aspergera, one chcą być częścią grupy rówieśniczej. One chcą wchodzić w kontakty rówieśnicze. On, one chcą mieć kolegów. Często, niestety, zdarza się tak, że właśnie popadają przez to też w, w różnego typu konflikty, ponieważ jakby Przyjaciele, w cudzysłowie, z klasy, podsuwają jakieś durne, głupie pomysły takiemu dzieciakowi, który znowu ze względu na to, że nie do końca odczytuje przekaz, ale także intencje swoich kolegów, wykonuje dziwne rzeczy, być może niewłaściwe zachowania, narażając się tym samym nauczycielom. Tak? Bo koledzy powiedzieli: jak zrobisz tak, to będziesz naszym kum. I dziecko, ze względu na tą dużą chęć bycia w grupie rówieśniczej, po prostu podejmuje te niewłaściwe zachowania, niewłaściwe działania, a tym samym spada na niego jakaś kara, jakaś konsekwencja. Niemniej jednak, moi drodzy, ze względu na objawy osiowe, które towarzyszą dziecku. Z zespołem Aspergera, jak choćby deficyty sensoryczne, jak deficyty motoryczne, jak kłopot z planowaniem motorycznym, a więc dyspraksja, jak drodzy Państwo, ogólnie trudności związane z komunikacją społeczną, bo to jest największa trudność w zespole Aspergera, jak kłopot z budowaniem, podtrzymywaniem i kończeniem komunikacji dwustronnej. Niestety sprawia, że takie dziecko zwyczajnie jest wykluczane z grupy rówieśniczej. I o ile na początku takiego okresu edukacyjnego do tej czwartej klasy, powiedzmy, te dzieciaki mają kolegów i są w jakiejś grupie rówieśniczej, to im stają się starsze te nasze dzieciaki, tym zaczynamy dostrzegać większe kłopoty właśnie w kontaktach rówieśniczych. W momencie, kiedy nasze dziecko dostrzega, że zachowuje się inaczej, że zwyczajnie jakby zupełnie odmiennie funkcjonuje niż jego koledzy, zwraca uwagę na zupełnie inne rzeczy, na które koledzy nie zwracają uwagi, dostrzega to, że wszyscy idą na imprezę, a jego nie zapraszają, dziewczyny do siebie dzwonią, a do mnie mój telefon ciągle milczy. Dzieciaki zapraszają się na urodziny, a ja nie, to zaczyna sprawiać, że dziecko mimo podejmowanych prób wejścia w grupę rówieśniczą, ale narażone na wielokrotne odrzucenie, wyśmiewanie, czasami także nękanie w sieci, ale także na podwórku przysłowiowym, zwyczajnie zaczyna się izolować. W okresie nastoletnim, jeżeli ten proces się nasila, doprowadza do tego, że albo pojawia się stan depresyjny, albo Pojawiają się zachowania samookaleczające, a nawet próby samobójcze, i o tym musimy być, jakby musimy to wiedzieć, że tak się może to skończyć. I zamiast, moi drodzy, w szkołach skupiać się skrupulatnie, bardzo intensywnie na podstawie programowej, to godziny wychowawcze, gdzie klasy mogą porozmawiać na różne tematy, warto byłoby właśnie współ, wprowadzić taką współpracę właśnie ten zakres tolerancji i akceptacji. Reszty klasy i dziecka z takim deficytem. Przyniosłoby to dużo lepszy wymiar e, taki funkcjonalny, nie tylko dziecka z zespołem Aspergera, ale także całej grupy, która jest uczona tolerancji. A to przełoży się potem także na ich wartości. E, byłaby to e, duża wiek, e, dużo większa korzyść niż omawianie, e, powiedziałabym brzydko, trywialnych tematów. W związku z tym, miejmy to na uwadze, że to nie jest tak, że te dzieciaki nie chcą, tylko czasami tak dużo trudności i bez wsparcia sprawia, że one są traktowane jako to, takie narcystyczne, takie egocentryczne, e, dziwaczne, które się nie nadają do kontaktów rówieśniczych. One chcą, ale często nie mogą i nie mają odpowiedniego wsparcia, aby właśnie e, budować takie relacje społeczne. E, sprzeczność piąta dotyczy tego, że e, dzieciaki ze swoim Aspergera traktowane są jako dziwne i e, dziwaczne. No, e, jakby często można e, jakby dostrzec, że te dzieciaki rzeczywiście e, są określane takim e, mianem. E, dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że e, nasze dzieciaki są. E, Często zbyt dosłowne, tak? One mówią to, co myślą i to, co widzą, tak? Jeżeli stoją koło kolegi, który nie używa antyperspiranta albo jest spocony i nieładnie pachnie, to, to dzieciak ze swojem Aspergera powie mu, ale śmierdzisz. I nie zastanowi się, że to nie wypada, że może go urazi, że ten się może obrazi. Po prostu mówi to, co myśli. Oczywiście z czasem zaczyna uczyć się pewnych form manipulacji, szczególnie rodzicami i nauczycielami, ale to jest zupełnie inna kwestia. Natomiast w aspekcie właśnie. Tych relacji bardziej rówieśniczych, czy dotyczących takich relacji nauczyciel-dziecko, niestety te deficyty związane z niemożnością na przykład odpowiedniego reagowania, bo występuje trudność ze zrozumieniem sarkazmów, żartów, prawda, czy różnych wypowiedzi metaforycznych, te dzieciaki zwyczajnie reagują w sposób nieodpowiedni. Ze względu na to, że traktują wszystko dosłownie, tak? Nie zastanawiają się, że dane słowo ma jakieś drugie dno albo zupełnie inne znaczenie, tylko biorą to po prostu dosłownie. Dziwne i dziwaczne dzieci z zespołem Aspergera pojmowane są dlatego, że. One mają kłopot z wchodzeniem w zabawę z rówieśnikami, prawda? Bo często jest tak, że dzieciaki z zespołem Aspergera, one chcą się bawić, czy uczęszczać, uczestniczyć w jakichś grach i zabawach, ale często na własnych zasadach. Czyli albo gramy dokładnie tak jak zawsze, albo nie gram z Wami wcale i dziecko samo podejmuje decyzję o wycofaniu się z takiej interakcji. Dlaczego? Dlatego, że kontakty z drugim człowiekiem, czyli mowa ciała, bardzo szybkie ruchy jamy ustnej w trakcie werbalizacji, to co dzieje się na czole, jakieś afekty, ekspresja na twarzy sprawia, że te kontakty bezpośrednie właśnie z, moi drodzy, z, z drugim człowiekiem są po prostu trudne dla, dla takiego dziecka, a więc skoro ma się zastanawiać, co autor miał na myśli, co on chce mi przekazać, to po prostu woli się wycofać, niż męczyć się z interpretacją takiego zachowania. Z drugiej strony, moi drodzy, to że u dzieci występują często jakieś właśnie na przykład sensoryzmy, czy jakieś inne formy autostymulacji. Ale także dyspraksja, o której już, yy, już Wam wspominałam wiele razy. Czyli takie trudności właśnie z, z planowaniem motorycznym sprawia, że grupa rówieśnicza po prostu wyklucza te dzieciaki z, ze swojego grona, traktując właśnie jako dziwadła. No bo kto na przykład nieustannie kręci się w kółko, albo macha ręką, albo ciągle tylko na przykład kręci sobie włosy, to jest typowe u dziewczynek akurat ze swojego Aspergera. W związku z tym pewne zachowania, które są nieco inne niż populacyjne, sprawiają, że takie dziecko staje się, Brzydko, wyśmiewane staje się takie wytykane palcami przez, przez kolegów, bo on jest dziwny, bo to jest jakiś dziwak, tak? Właśnie wynikające bezpośrednio z objawów osiowych. Stąd, moi drodzy, także trudności, choćby w kwestii także interpretowania zachowań kolegów, języka jakiego używają. Dla dzieci ze zespołem Aspergera często kłopotem jest ten język taki młodzieżowy, ten slang młodzieżowy, tak? który rzuca jakieś hasło, w ogóle słowo dziwnie brzmi, a tak w ogóle nawet nie wiadomo, co ono oznacza. W związku z tym dziecko reaguje nieprawidłowo, niewłaściwie, a tym samym staje się takim właśnie pośmiewiskiem dla, dla swoich kolegów. Kolejny taki aspekt, taka sprzeczność, która powszechnie jest niestety nadal stosowana, dotyczy tego, że rzekomo dzieci z zespołem Aspergera to są dzieci bardzo niegrzeczne. I moi drodzy, to jest sprzeczność choćby w aspekcie takim, że wszystkie dzieci one. Z... Raz są bardzo grzeczne jak aniołki, a raz to takie małe diabełki, tak? I jakby trudności z zachowaniem są bardzo podobne jak w przypadku populacji dzieci neurotypowych. Natomiast nakładające się współwystępujące deficyty, ale także objawy osiowe związane ze spektrum autyzmu sprawiają, że czasami rzeczywiście tych zachowań niepożądanych w przypadku dzieci z zespołem Aspergera, czy w ogóle w spektrum autyzmu jest więcej niż w przypadku dzieci neurotypowych. Z drugiej strony, moi drodzy, kłopot właśnie w tej socjalizacji będzie często przekładał się... Na takie y, b, pogłębianie się różnych, y, różnych właśnie y, trudnych zachowań. I teraz trzeba pamiętać o tym, że jeżeli mamy dziecko z zespołem Aspergera na poziomie klasy, y, w szkole oczywiście masowej y, i wiemy, że dziecko jest dobre na przykład z, z geografii, jest dobre z fizyki, z chemii, ale jednocześnie nie radzi sobie z angielskim, nie radzi sobie z językiem polskim, y, jest słaby z, z lekcji WF-u, a my mu dajemy wyższe poprzeczki, Oczekujemy, że będzie taki sam pułap albo dajemy mu takie same oczekiwania jak na przedmiotach, z których on sobie radzi, to niestety dziecko będzie się frustrowało i będzie wykorzystywało zachowanie niepożądane, aby pokazać, że mam dość, że nie radzę sobie. Pomóż mi. Ale jeżeli nauczyciel nie odczytuje tych zachowań, tylko traktuje je właśnie na, tylko na rzut oka, tak? to co kiedyś powiedziałam, że bardzo często wielu ludzi traktuje spektrum autyzmu na podstawie tego, co widzi, nie zastanawiając się dlaczego to widzi. W związku z tym błędne podejście nauczycieli do tego, że dziecko jest złośliwe, leniwe, nie chce mu się, podważa autorytet itd., itd., sprawia, że zachowania niepożądane będą się nasilać. Sprawi to także, że właśnie pojawi się taka, takie odrzucenie autorytetów, czyli w starszych klasach może dojść do tego, że dziecko, które względem nauczyciela, które albo Prowadzi z jego punktu widzenia nudne lekcje albo jest bardzo wymagający ten nauczyciel, zwyczajnie będzie robił mu na złość w znaczeniu takim, że będzie podważał jego autorytet. Stąd będą takie konflikty na drodze właśnie danego nauczyciela i danego ucznia. Ale pamiętajmy o tym, że te zachowania niepożądane, które prezentują dzieci w spektrum, są zawsze formą komunikatu. Jeżeli dziecku brakuje słów, brakuje zdolności do wyrażania swoich emocji, swoich potrzeb, pragnień, myśli e, słowami albo nawet jak dziecko próbuje coś wytłumaczyć, to wszyscy go lekceważą e, i machają ręką e, i jakby w znaczeniu jakoś to będzie, e, no to niestety dziecko będzie wykorzystywało zachowania niepożądane. Jeżeli na te zachowania, bardzo subtelne, niepożądane też nie będziemy reagować, to dziecko będzie sięgało po Gorsze rozwiązania, takie aż przykują naszą uwagę, aż wreszcie ktoś zareaguje. Właśnie stąd te zachowania się będą nasilać i, i pogłębiać. To jest wszystko kwestia tego, jaka relacja łączy mnie z moim dzieckiem, jak ja je znam, jaka relacja łączy mnie jako nauczyciela z moim uczniem. Czy jakby ja, jak prowadzę szkolenia stacjonarne właśnie dla nauczycieli, to zawsze im zadaję pytanie, ile razy w ciągu dnia mówisz swojemu uczniowi ze swoim Aspergera nie? I zastanów się, czy jest jakieś drugie dziecko bez takiej diagnozy w klasie, któremu dokładnie tyle samo razy mówisz nie? i nagle się okazuje, że to niewypowiadane względem dzieci z zespołem Aspergera jest dużo dużo częściej nauczyciel wypowiada takie, takie słowo niż względem innego ucznia. I to daje też pewien obraz tego jakie jest podejście oczywiście do, do takiego ucznia w klasie. Pamiętajmy o tym: im lepiej znamy e, samo spektrum, im lepiej rozumiemy skąd i dlaczego pojawiają się pewne zachowania, tym lepiej jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego nasze dziecko, nasz uczeń prezentuje je e, na forum klasy w miejscach publicznych. E, na przykład. E, kolejna sprzeczność wiąże się z tym, że e, uważa się, że dzieciaki z zespołem Aspergera są wyjątkowo uzdolnione. Tak jakby wszystkie dzieci z zespołem Aspergera były geniuszami. Drodzy Państwo, pamiętajmy o tym: zespół Aspergera to dzieciaki w normie intelektualnej albo z ilorazem inteligencji powyżej przeciętnej. Są to dzieciaki, które, tak jak wszystkie inne, mają swoje talenty i Zdolności, ale także bardzo liczne, mocne strony. To nie jest tak, że jak dziecko ma zespół Aspergera, to od razu jest geniuszem. Bardzo utalentowanym muzycznie, nie wiem, matematycznie czy jakkolwiek artystycznie, bo jest to po prostu nieprawda. Mamy dzieciaki ze zespołem Aspergera w normie intelektualnej, które są średniakami, które są przeciętnymi uczniami, realizują podstawę programową, ale nie są wybitnymi jakimiś geniuszami czy naukowcami. I o tym musimy pamiętać. Czym innym jest, drodzy Państwo, posiadanie fascynujących zainteresowań, gdzie większość tych dzieciaków takie zainteresowania ma, a więc dużo swojego wolnego czasu, można rzec, nawet cały swój wolny czas będzie skupiało czy prezentowało właśnie na tych swoich zainteresowaniach, aby je zgłębiać, aby się chwalić, aby doczytywać, aby poznawać i rzeczywiście tak, tak jest. I w aspekcie właśnie swoich zainteresowań one mają naprawdę ogromną wiedzę. Wiedzą właściwie wszystko, można powiedzieć. Ja mam na przykład taką pacjentkę dziewczynę, która została bardzo późno zdiagnozowana ze względu właśnie na kamuflaż między. Ale w okresie, takim, w okresie dojrzewania zaczęła prezentować bardzo silne zachowanie niepożądane, i to skłoniło wreszcie rodziców do, do diagnozy. Jej zainteresowaniami są konie. Ona po prostu wie absolutnie wszystko na temat koni: na temat ras, opieki, pielęgnacji po prostu wszystko. Podejrzewam, że nie jeden weterynarz mógłby się od niej wiele, wiele nauczyć. Ale rzeczywiście, w kontekście tych zainteresowań te dzieciaki wykazują naprawdę ogromną wiedzę. Jeśli chodzi, moi drodzy, również o aspekt mocnych stron. Rzeczywiście warto pamiętać o tym, że wykorzystywanie mocnych stron dzieciaków z zespołem Aspergera jest absolutną korzyścią w trakcie lekcji. A więc, taki przykład wam podam. Było dziecko ze swojego Aspergera w klasach młodszych, to był klasa 1-3, na lekcjach matematyki. Dziecko przeciętne, jeśli chodzi o matematykę, w ogóle sobie nie tyle, że w ogóle nie radziło. Musiało dużo więcej pracy wykonać niż jego rówieśnicy z zespołem Aspergera, chłopiec, gdzie kazali mu liczyć właśnie na tych liczydłach, patyczkach i tak dalej. On tego w ogóle nie mógł załapać, tego w ogóle nie kręciło, wręcz go denerwowało. On odmawiał współpracy na tych lekcjach. I dopiero jak zmieniło się podejście nauczyciela, który zaczął tak konstruować ćwiczenia i zadania związane właśnie z tą matematyką, Matematyką, gdzie myślą przewodnią w tych różnych zadaniach były dinozaury. Dinozaury, które dziecko uwielbiało, kochało i miało ogromną wiedzę na ich temat. Jak dziecko zaczęło przeliczać dinozaury, a nie patyczki czy liczydła, nagle okazało się, że całkiem przyzwoicie sobie z tą matematyką radzi. Bo nauczyciel zrozumiał, że wykorzystanie mocnej strony tego dziecka jest ważnym aspektem do tego, aby poszedł do przodu właśnie w swojej, w swojej edukacji. Moi drodzy, 10 do 25% osób w spektrum autyzmu ma wyjątkowe zdolności, które nazywamy zespołem savanta, tak? czyli tak naprawdę niewytłumaczalny y, geniusz w jakiejś y, dziedzinie. Teoretycznie dziecko, które w życiu wcześniej nie miało do czynienia z pianinem, nigdy się nie uczyło nut, pięknie zaczyna grać y, całe etiudy y, znanych y, muzyków. Y, y, ale to jest 10 do 20% wszystkich osób w spektrum autyzmu, więc to nie jest tak, że wszystkie obligatoryjnie dzieciaki z zespołem Aspergera są po prostu geniuszami. Kolejna sprzeczność wiąże się z tym, że niestety zespół Aspergera jest traktowany przez niektórych jako rodzaj fobii społecznej. I to jest, moi drodzy, oczywiście błędne założenie, bo jeśli chodzi o zespół Aspergera czy fobię społeczną, one mają Dość podobne objawy do siebie, natomiast podłoże i przyczyny tych dwóch zaburzeń są absolutnie inne. Dla jasności, pamiętajmy o tym, że w przypadku zespołu Aspergera zaburzenia lękowe często są zaburzeniami współwystępującymi. Lęk, jako lęk ogólnie pojęty, towarzyszy wszystkim e, osobom w spektrum autyzmu, mniej lub bardziej m, ograniczając czy utrudniając funkcjonowanie. Natomiast nie wolno traktować zespołu Aspergera jako synonimu fobii e, społecznej. Dlaczego? Dlatego, że w przypadku osób, które cierpią na typową fobię społeczną, e, ich trudność, e, trudność wynika ze strachu. Przed takimi właśnie, przed taką socjalizacją. Natomiast te osoby doskonale rozumieją sygnały społeczne. Często mogą komunikować się z drugim człowiekiem, bo wiedzą, że jest to ważne, odczytują te sygnały. W przypadku zespołu Aspergera dzieciaki nie są świadome konwencji społecznych, tak? One nie do końca rozumieją, co daje mowa ciała, komunikaty niewerbalne, kontakty z drugim, z drugim człowiekiem, prawda? Więc to jest ta. Różnica między tymi dwoma aspektami. Z, pamiętajmy, że fobia społeczna może występować jako zaburzenie współwystępujące w zespole Aspergera, ale na pewno nie jest to synonim jeden czy zamienność, prawda, że to czy to jest to samo. Absolutnie nie. Kolejna sprzeczność, moi drodzy, dotyczy tego, że dzieci z zespołem Aspergera mogą być diagnozowane dopiero w szkole podstawowej. Rzeczywiście, statystyki nie kłamią i pokazują, że jeśli chodzi o diagnozę zespołu Aspergera, to rzeczywiście te dzieciaki otrzymują tą diagnozę zdecydowanie później niż dzieci z choćby z wcześniejszym autyzmem wczesnodziecięcym. Wynika to, moi drodzy, stąd, że tak jak powiedziałam, dzieciaki z zespołem Aspergera, bardzo często mówią dość szybko, w znaczeniu szybko nabywają tą umiejętność, dobierają bardzo takie wyszukane słowa, artykulacyjnie bardzo trudne i moi drodzy, często jest tak, że w przypadku zespołu Aspergera dziecko będzie artykułowało prawidłowo na przykład słowo dinozaur, a będzie miało kłopot z powiedzeniem słowa babcia, które jest zdecydowanie łatwiejsze w artykulacji. Dlatego, że słownik dziecka z zespołem Aspergera wiąże się głównie z jego zainteresowaniem, z tym, co dziecku jest potrzebne tu i teraz. I jakby to, że dziecko jest w normie intelektualnej albo powyżej, ono funkcjonuje zdecydowanie lepiej inte intelektualnie niż często rówieśnicy. A więc rodzice się cieszą, o mamy małego geniusza, prawda? O jaki on jest cudowny, o on już to potrafi, on już zna litery, on już pięknie liczy, a twój syn, w sensie koleżanki, to ledwo pierwsze słowa wypowiada, tak? I w związku z tym, że niektóre te mocne strony dziecka ze Aspergera po prostu zaciemniają obraz jego trudności. I dopóki dziecko przebywa w domu z rodzicami, to ono fajnie sobie radzi. Natomiast jak idzie do placówki edukacyjnej, gdzie napotyka grupę rówieśniczą, gdzie po pojawiają się pewne reguły, które do tej pory się nie pojawiały i które są nie do końca zrozumiałe, bo jakby bezcelowe dla takiego dziecka, nagle objawy osiowe spektrum się ujawniają i nasilają. Moi drodzy, i niestety jest tak, że często to rodzice wpływają na to, że te diagnozy są zdecydowanie później, ponieważ rodzice albo nie dostrzegają, albo nie chcą dostrzec tego, że dziecko problemy ma. Dzisiaj specjaliści i diagności są absolutnie bardzo dobrze przygotowani do tego, aby już naprawdę młodsze dzieciaki nawet poniżej 18 miesiąca życia diagnozować pod kątem spektrum. Autyzmu, ale y, trzeba się na początku udać, zgłosić do specjalisty, aby uzyskać taką y, diagnozę. Jeżeli y, nie dostrzegam albo lekceważę y, ewentualne objawy, y, po prostu wydłużam proces y, diagnozy albo go po prostu y, opóźnię. Drodzy Państwo, kolejna sprzeczność. Niestety, jak ja mówię o, o tej sprzeczności, to niektórzy się złoszczą i denerwują i irytują, że ją poruszam, ale sprzeczność dotyczy tego, że nauczyciele, inaczej, uważa się, że nauczyciele są przygotowani do pracy z osobami z zespołem Aspergera czy z spektrum bo mówimy o szkołach masowych, a rodzice są bardzo problemowi. I oczywiście każdy kij ma dwa końce, jak zawsze to, to bywa. W tym przypadku również. Z jednej strony rzeczywiście mamy tak, że mamy grupę rodziców, którzy mają dziecko w spektrum autyzmu. Dziecko jest niewerbalne, dziecko ma duże trudności społeczne, a mimo to mama upiera się i posyła dziecko do szkoły masowej, uznając, że dziecko tam się nauczy mówić, że tam zacznie panować nad zachowaniami. To jest bzdura i to jest tylko pogłębianie deficytów dziecka i wpędzanie go w większe, jeszcze większe trudności, gdzie nagle dziecko trafia do klasy, w której jest 20 parę dzieciaków. Nauczyciel wspomagający jest albo go nie ma, czyli ten współorganizujący edukację, albo mamy nauczyciela, który jest nieprzygotowany do takiej pracy z, w przypadku szkoły masowej trudnym dzieckiem jednak, bo wymagającym naprawdę dużej uwagi i dużego wsparcia. Niemniej jednak rodzic się upiera, że dziecko będzie chodziło do takiej szkoły, bo tu się nauczy mu nie nauczy się mówić, drodzy Państwo, i jeszcze bardziej nasilą się jego lęki, jego trudności. Może być tak, że lepiej posłać dziecko do szkoły terapeutycznej, żeby poprawiło swoje umiejętności społeczne i komunikacyjne, i z czasem przenieść je, jeżeli będzie taka możliwość, do szkoły masowej, a nie odwrotnie. Ale wracając do tego drugiego końca kija, mamy też tak, że wielu nauczycieli uważa, że oni już wszystko wiedzą, bo przecież oni mają ile lat pracy, mają ile lat doświadczenia, a w ogóle w pracy to już pracowali raz z dzieckiem ze spektrum autyzmu. I to mówi wszystko za siebie. Drodzy Państwo, tak naprawdę wszystko zależy od człowieka wszystko zależy od podejścia od rozumienia tematu. Od rozumienia trudności, z jakimi borykają się nasze dzieci. Od tego, żeby nie zapominać, że mając w klasie dziecko z zespołem Aspergera, które może być, tak jak powiedziałam, przeciętne, ale może być zdolne w jednych przedmiotach, w innych trochę mniej, albo zupełnie w innych mieć jeszcze inne trudności. Niemniej jednak cały czas mam na z tyłu głowy, że on ma spektrum autyzmu, czyli zaburzenie neurorozwojowe, a więc zaburzenie związane z odmienną strukturą i funkcjonowaniem układu nerwowego. Czyli nie mam na to wpływu. A tym samym nie mogę oceniać dziecka na przykład za to, że ono jest kiepskie z plastyki albo kiepskie z muzyki czy kiepskie z WF-u, dlatego że to nie wynika stąd, że dziecko jest leniwe, tylko wynika stąd, że ono jest na przykład dyspraktykiem albo ma zaburzenia sensoryczne, które są bezpośrednio związane z jego spektrum. Stąd mam dziecko w tych aspektach ma trudności. Moi drodzy, jeżeli nauczyciel nie zrozumie, że nie może oceniać dziecka czy zaniżać mu oceny z jakiegoś przedmiotu, nie biorąc pod uwagę trudności związanych bezpośrednio ze spektrum autyzmu, to znaczy, że nie rozumie zaburzenia. To znaczy, że jest absolutnie niesprawiedliwy względem swojego ucznia. Mamy też taką dużą trudność w szkołach masowych z tym, że dzieci w spektrum autyzmu właśnie ze szkół masowych dostają dokładnie tą samą pracę domową, co wszystkie dzieci. I znowu zapominamy o tym, że dziecko w spektrum autyzmu to jest dziecko, które chodzi tyle samo godzin do szkoły, co inne dzieci. Ale po tej szkole, drodzy państwo, to te dzieciaki mają dużo więcej zadań dodatkowych, zajęć doda dodatkowych, niż ich rówieśnicy. Bo jeden specjalista, terapeuta, tutaj SI, tutaj logopeda, tutaj e, wizyta u lekarza, i tego czasu mają zdecydowanie mniej niż dzieci neurotypowe. W związku z tym, e, może warto zastanowić się, że zamiast wykonać pięciu zadań, niech dziecko wykona trzy, a solidnie. E, ale jakby to, to wszystko jest jeszcze cały czas e, do dyskusji. Mamy projekt y, oczywiście edukacji włączającej, która swoją, swoją drogą pięknie wygląda, natomiast z, y, w rzeczywistości... Pokiwam tylko głową i nic nie powiem. Niemniej jednak, pamiętajmy o tym, że zarówno mamy grupę nauczycieli, ale także i grupę rodziców, którzy sprawiają, że po prostu dzieciakom z zespołem Aspergera jest trudniej, a mogłoby być łatwiej. Podkreślam raz jeszcze: wszystko zależy od człowieka, bo mamy fantastycznych i fenomenalnych pedagogów, którzy naprawdę wiedzą, co robią, i dla nich wielkie szapoba. Niemniej jednak, moi drodzy, te trudności w placówkach edukacyjnych wiążą się także z tym, że mamy ogromne problemy systemowe, logistyczne, ale także jest ogromny problem mentalny w placówkach edukacyjnych. Bo, jeżeli mamy yy, nauczyciela w, w klasie, tak jak wam ciągle powtarzam, gdzie w klasie jest 20 parę dzieciaków, yy, ma dziecko ze zespołem Aspergera yy, i dodatkowo jeszcze dwójkę, trójkę czy piątkę innych dzieciaków, które też wymagają uwagi. A dodatkowo jeszcze może mieć, jeżeli ma 20 dzieciaków łącznie w klasie, to co najmniej czwórka tych dzieci może mieć niezdiagnozowane zaburzenia sensoryczne, które będą się prezentowały jak choćby, albo dziecko będzie prezentowało takie zachowanie, jak na przykład w przypadku ADHD. Niekoniecznie, ale może. I ma w klasie nauczyciela współorganizującego, ale na przykład tylko dwa razy w tygodniu, bo placówka nie ma pieniędzy. Więc nie dziwmy się też jako rodzice takiemu nauczycielowi, że on po prostu ma serdecznie dość takiej pracy, bo dziecko mówi, że potrzebuje iść do toalety i nauczyciel musi rozważać. No tak, mam tą dziewiętnastkę zostawić w klasie samych, a z tym jednym iść do toalety i jeżeli coś się stanie, to kto za to będzie odpowiadał? No nauczyciel. Więc musimy też brać to pod uwagę, że tym nauczycielom też jest czasami bardzo trudno, bo on, oni też muszą podejmować trudne decyzje programy, które są w ogóle nieprzygotowane do, do pracy albo dla takich dzieciaków. Więc mnóstwo rzeczy do poprawienia jest, do udoskonalenia. Nie mamy bazy takiej... Infrastruktury odpowiedniej w szkołach, gdzie nie ma kącików wyciszeń, nie ma takiej przestrzeni, żeby dziecko było w stanie odpocząć, zresetować swój układ nerwowy. W związku z tym no, dużo tych czynników składa się na to, że zwyczajnie dziecko w szkole masowej ze zespołem Aspergera ma spore trudności i ciężko mu się czasami odnaleźć po prostu w, takiej, w takim jakby w otoczeniu. Kolejna sprzeczność dotyczy tego, że dzieci ze zespołem Aspergera nie nawiązują kontaktu wzrokowego. I moi drodzy, do niedawna uważano, że ten kontakt wzrokowy to jest taki pierwszy punkt do diagnozy, bo jak dzieciak nie utrzymuje kontaktu wzrokowego, to ma spektrum. Tyle, że w przypadku dzieci ze zespołem Aspergera jest tak, że wiele osób ze zespołem Aspergera potrafi nawiązywać kontakt wzrokowy, bo wie, że jest to społecznie oczekiwane. Wymaga to od nich bardzo dużego e, taki, takiego wysiłku, niemniej jednak one ten kontakt utrzymują. E, ja kiedy rozmawiałam szczególnie z dziewczętami, ze zespołem Aspergera, e, to one na przykład mówią, że tak, rozmawiam, na przykład patrzę się komuś e, na twarz, ale gdzieś w okolicy, na przykład czoła, nie bezpośrednio w oczy, ale co jakiś czas na przykład udaje, że albo mam jakiegoś paproszka na koszulce, albo sznurówkę e, zawiązuję, e, albo skarpetkę podciągam, albo coś tam e, chusteczkę wyciągam, po to, aby ten wzrok opuścić i odpocząć od właśnie tego bezpośredniego yy, patrzenia się. I inne osoby z zespołem Aspergera mówią o tym właśnie, że ten kontakt wzrokowy jest dla nich niewygodny, że czasami ich boli. Właśnie dużo rzeczy dzieje się na twarzy, które trzeba by było zinterpretować, a jest to po prostu trudne. Niektóre osoby z zespołem Aspergera uważają, że kontakt wzrokowy jest zwyczajnie nieprzydatny, rozpraszający. Jest im trudno jednocześnie słuchać komunikat werbalny, utrzymywać odpowiedni kontakt wzrokowy. Więc pamiętajmy, że nawet jeżeli kontakt wzrokowy. Bywa ulotny albo prze, taki um, przerywany jest, to um, wynika to właśnie z trudności, jakie, czy taki, takich boleści nawet, które osoba z zespołem Aspergera po prostu um, odczuwa, utrzymując kontakt wzrokowy. U nas ta sprzeczność dotyczy tego, że dzieci ze swym Aspergera uważane są za te, które moi drodzy nie mają poczucia humoru, że to są dzieci bardzo takie poważne i jakby nie potrafią się śmiać, nie mają poczucia humoru. I mówi się o tym, że w ogóle osoby z zespołem Aspergera, one ze względu na nieco inną perspektywę, właściwie unikalną perspektywę swojego otoczenia, prowadzi do tego, że one często używają bardzo humorystycznych komentarzy. Często oczywiście są one niestosowne, często mogą być takie dokuczliwe dla, dla otoczenia, sprawiać komuś przykrość. Niemniej jednak dla niektórych bywa to dość Zabawne. Moi drodzy, musimy też pamiętać o tym, że dzieciaki z, ze spektrum, one zazwyczaj dosłownie interpretują cudze wypowiedzi, tak, i bez względu na to, czy to jest kawał jakiś, żart, metafora, związek frazeologiczny, jakakolwiek inna wypowiedź, czy choćby slang młodzieżowy, to te dzieciaki po prostu interpretują go absolutnie dosłownie, albo mówią to, co widzą, tak? co często oczywiście jest odbierane też nieprawidłowo przez, przez otoczenie. Niemniej jednak, to są dzieciaki, które mogą mieć naprawdę fantastyczne, chociaż dość specyficzne, niestety, poczucie humoru. Jeśli chodzi o małe dzieci w spektrum autyzmu, one na przykład śmieją się bardzo często ze sposobów, w jaki my, dorośli, wypowiadamy różne, różne słowa, bo z punktu widzenia interpretacji danego słowa, a właściwie brzmienia tego słowa, jest to dla tych dzieciaków zabawne. W związku z tym dochodzi też często do tego, że one chodzą i powtarzają w kółko to słowo, tak? ze względu na to, że to jest taka forma stymulacji, tej właśnie radości, która, którą czerpią właśnie z powtarzania tego słowa, które w ich mniemaniu jest po prostu śmieszne, zabawne i sprawia, że one się po prostu śmieją. I jeszcze bardzo y, ważny taki kontekst y, dotyczący tego poczucia humoru. Moi drodzy, wiele dzieciaków z zespołem Aspergera wśród swoich rówieśników i w klasie jest traktowany jak, mówiąc brzydko, klasowy klaun. Co znaczy? Że dziecko z zespołem Aspergera nie do końca rozumie, kiedy należy co zastosować, tak? To, że jest jakiś kawał, jakiś żart, który opowiadam kolegom i oni się śmieją, wcale nie oznacza, że ten sam kawał, ten sam żart będzie równie śmieszny dla np. babci czy nauczyciela. Te dzieciaki tego nie rozumieją, dlaczego kuba to się śmieje, a babcia to powiedziała, że jestem niegrzeczny. Bo z tym jest właśnie, właśnie trudność. Ale ten klasowy klam polega też na tym, że moi drodzy, właśnie ze względu na to zaburzenie teorii umysłu, dzieje się tak, że dziecko z zespołem Aspergera, chcąc przypodobać się swoim kolegom, robi często, mówiąc brzydko, głupie rzeczy. Wchodzi, skacze po ławkach, wchodzi na parapet i skacze, zachowuje się po prostu niewłaściwie, robiąc z siebie tak zwanego pajaca, właśnie po to, aby koledzy się śmiali, bo jest wtedy w centrum uwagi. Czasami, oczywiście nie wszystkie dzieci tak mają, ale zdarzają się niestety takie, takie dzieci. I potem nauczyciel mówi, no znów biegał po ławkach, znów skakał, znów poprzewracał krzesła, znów coś tam, coś tam, coś tam. Właśnie dlatego, że chciał się przepodobać kolegom. I jak wie, że koledzy się z tego śmieją, zwracają na niego uwagę, więc następnym razem znowu będzie korzystał z podobnych zachowań. Trzynasta sprzeczność dotyczy, moi drodzy, tego, że powszechnie się uważa, uważa się, że spektrum autyzmu można wyleczyć. I sprecyzujmy sobie po raz ostatni, mam nadzieję, już tą kwestię. Zaburzenia ze spektrum autyzmu, jak sama nazwa diagnostyczna mówi, zaburzenie, nie choroba. Oznacza, że dotyczy to zaburzeń neurorozwojowych, do, których, do której grupy takiej diagnostycznej w opisie ICD-11 właśnie spektrum autyzmu należy. A więc e, mówi nam to tyle, że spektrum autyzmu jest to odmienna struktura i funkcjonowanie struktur e, korowych w mózgu, które bezpośrednio przełożą się na możliwości rozwojowe i funkcjonalne danego dziecka. E, I znowu, drodzy Państwo, o ile leczymy zachowania, Przepraszam, zaburzenia współwystępujące w spektrum autyzmu, jak zaburzenia związane z układem pokarmowym, zaburzenia psychiczne, które mogą występować w spektrum autyzmu, to samo leczenie spektrum jest niemożliwe, ponieważ nie mamy lekarstwa, nie mamy jeszcze takich zdolności medycznych i klinicznych które poprawią struktury korowe mózgu naszych dzieci. Nie możemy włożyć jakiejś diotki, nożyczek, coś przeciąć, coś zszyć, żeby wszystko w mózgu zaczęło prawidłowo funkcjonować. Oczywiście wcale to nie oznacza, że nasze dzieciaki z góry są skazane na porażkę w życiu dorosłym. Absolutnie nie. Im szybciej zaczynamy oddziaływać na nasze dzieci, im szybciej je wspieramy, odpowiednio stymulując ich rozwój. Bój, likwidując wyzwalacze zachowań trudnych czy pobudzeń sensorycznych doprowadzamy do tego, że one znakomicie sobie radzą w życiu dorosłym, zakładają rodziny, mają cudowną pracę, mogą realizować swoje pasje i marzenia. I o ile właściwie otoczenie nie będzie dostrzegało tego, że dziecko ma jakieś, że ten dorosły człowiek ma jakieś trudności, to nadal będzie on w spektrum autyzmu. Pewne deficyty sensoryczne tak pięknie opracuje i wypracuje sobie reakcje na nie. Że właściwie dla otoczenia będą niedostrzegalne, a mimo wszystko będą występować. Więc o ile możemy zaleczyć nieszczelność jelita, możemy wyleczyć inne trudności, takie metaboliczne, które mogą występować u dzieci w spektrum i lecząc właśnie te zaburzenia współwystępujące, jednocześnie możemy wpłynąć na poprawę ogólnego funkcjonowania naszych dzieci, tak? bo dzięki temu objawy osiowe nie będą jakby takie bardzo, bardzo nasilone to samego spektrum nie leczymy, bo tutaj wspieramy dziecko tylko i wyłącznie poprzez terapię. Jeśli chodzi o, moi drodzy, sprzeczności to tyle, natomiast pamiętajmy, moi drodzy, o tym, że zespół Aspergera to właśnie zaburzenie neurorozwojowe, należące właśnie do zaburzeń ze spektrum autyzmu. Te dzieciaki są w normie intelektualnej, mają specyficzne zainteresowania, bardzo często niestety ze względu na zaburzenia... Centralnej koherencji mają takie myślenie zero-jedynkowe, tak? czyli skupianie się na szczególe, niedostrzeganie ogólnej sytuacji. E, pojawia, pojawiają się liczne zaburzenia współistniejące. W okresie dojrzewania może pojawić się depresja, ale także e, na przykład e, epilepsja. E, tu także moi drodzy kłopot z komunikacją i relacjami społecznymi jest tym największym deficytem. E, oczywiście mniej lub bardziej widocznym, ale jednak e, występującym. Kłopoty sensoryczne, motoryczne, maskowanie objawów także u mężczyzn i u chłopców, nie tylko u dziewcząt, co powszechnie było jakby yy, tak traktowane i yy, oczywiście yy, kłopot z odczytywaniem komunikacji yy, niewerbalnej jest taką, yy, jest taką yy, trudnością. Yy, moi drodzy, to tyle, yy, co w tym zakresie chciałam Wam przekazać. Mam nadzieję, że te sprzeczności Wam się trochę wyjaśniły i te, troszeczkę inaczej będziecie patrzeć na funkcjonowanie tych naszych dzieciaków. Zachęcam Was zawsze do tego, abyście poszukiwali odpowiedzi, dlaczego to jest klucz do zrozumienia dzieci w spektrum. Bardzo dziękuję za Waszą obecność i za.